Sioneczko, w następnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. No jak widzicie, dzisiaj prezentacja map. Witam was na Osinie V3. Sporo osób na tą mapkę czekało i sporo osób pisało, żebym wam ją zaprezentował, co tutaj się znajduje, jak to wygląda i z czym to się je. Także dzisiaj przyszedł czas na Osinę V3. W tym oto miejscu się pojawiamy przed domem na jednym z gospodarstw. No i chyba tak mi się wydaje, że się kolorystyka budynku zmieniła. Dość jasno ogólnie tutaj na tym gospodarstwie. Godzina 9, tutaj tak mi się wydaje, że jakoś bardzo, bardzo jasno. Ze względu na te płytki, te żółte ściany gospodarstwa, budynków. Tak mi się wydaje, że jakoś tak bardzo, bardzo jaśniutko na tej mapie. Także co, zaczynamy odtąd. Tutaj oczywiście jest jasne gospodarstwo, wszystko otwierane na klawisze myszki, także żadnych modyfikacji przedziwnych nie musicie pobierać. No i co ciekawe, mapa dość sporo waży i to mnie zastanawiało. No i chyba sporo waży ze względu na to, że jest na niej gotowy modpack. Gotowe maszyny są chyba w mapie zawarte, tak mi się wydaje, że jakoś tak to jest zrobione. Tutaj mamy autosankę D47 chyba. O ile się nie mylę, możecie mnie poprawić w komentarzu, jak się mylę. Oczywiście też reszta budynków, reszta wrót otwierana na klawisze myszki. A jakieś małe tam elementy, skrzynki, narzędzia porozstawione po tych garażach, żeby nie było tak bardzo, bardzo pusto. Tutaj mamy siewnik. Też właśnie z tych maszyn, które są w mapie zawarte. To jest chyba, tak mi się wydaje, jakiś modpack. Ciekawe w sumie, ile by z tych maszyn ta mapka by ważyła, bo coś mi się wydaje, że waży około 500 mega, o ile dobrze pamiętam. W tym miejscu mają paliwo, nawet mają podpisane wszystkie tutaj takie najważniejsze miejsca na gospodarstwie, co się gdzie znajduje. Tutaj mamy nawozy, tak jak też widać. Lecimy na tył gospodarstwa. Z tyłu na gospodarstwie mamy kolejne maszyny, na przykład Forsznita E500. A 16 to jest, czy E500? E500 ile to by był forsznit? W sumie nie jest napisane, ale chyba mi się wydaje, że E500 16. A nie dam sobie ręki uciąć. A także jak widzicie, chcecie pograć, to nawet nie trzeba modyfikacji pobierać, bo już maszyny na gospodarstwie są startowo ustawione. Także ja tutaj nic nie zmieniałem, nic nie ustawiałem, wszystko jest tak jak było. Tutaj mamy silosy na zboże, tak jak widać, tu jest płyta obornikowa. Beczkowóz też Forsznita, mamy silos na kiszonkę, tutaj taki przejazd obok. No i najważniejsze, na gospodarstwie tym możemy hodować krowy. Czyli tak jak to było na poprzedniej wersji V2. Tutaj chyba jest kupno zwierząt, tak jest, możemy kupić jedną krowę, ale chyba nie będzie nigdzie tutaj chodziła. Nie ma żadnego pastwiska, także troszkę szkoda, że nie ma tutaj żadnej takiego miejsca, żeby ta animacja mogła się pojawić, no ale cóż. Tutaj miejsce na jedzenie, tutaj miejsce na wodę, tutaj miejsce na ścielenie chyba, na słomę po prostu, bo tutaj położymy belkę, ona sobie automatycznie zniknie i poziom ścielenia, czy porządku tych krów wzrośnie. Gnojowica. Druga beczka, czyli chyba to jest na gnojowicę, a tamto by była na wodę dla zwierząt, nie wiem, w sumie dziwnie to troszkę wygląda, ale mniejsza z tym, sprawdzamy mapę, nie maszynę, nie będziemy się czepiali. A tutaj mamy drugi wyjazd z gospodarstwa, taki z innej troszkę strony. No i dobra, wyjeżdżamy z pierwszego startowego gospodarstwa. Tutaj po lewej i po prawej, nie, tutaj nie po prawej, po lewej, tylko mamy statyczne gospodarstwo, tutaj po prawej, a jakieś tam takie mniejsze budyneczki, żeby bardziej klimat był. A z tego co mi się wydaje, mapka jest delikatnie większa, powiększona o kilka pól. To akurat pole, które występuje tutaj po prawej stronie, z tego co pamiętam, na poprzedniej wersji po prostu było taką ścianą, końcem mapy, można powiedzieć. Teraz możemy to pole sobie zakupić. Możemy sobie je zakupić za jedyne 311 tysięcy euro, 12 czy tam 13 hektarów, także naprawdę pole bardzo wielkie. Kupowane pola, misje są.
Z tego, co można przeczytać na minimapie, pól jest 50. My mamy na start 5 pól. Dość daleko od naszego gospodarstwa. No i chyba pole 52 albo to pole 49 jest największe, także jest co robić na mapie. Lecimy w tą stronę, bo tam już raczej nic nie ma, tylko same pola. Także lecimy w tą stronę, zobaczymy, co się tutaj znajduje. Czy jest coś innego niż na poprzednich wersjach. Tutaj mamy co? Mamy okno zarządzania zwierzętami. Owce i krowy i świnie możemy sobie zakupić tutaj. Dobra. Tutaj mamy warsztat. Tak mi się wydaje, sklep z maszynami. Tutaj jest warsztat. Tutaj jest ten sklep, o którym była mowa przed chwilą. Tu mamy skup chyba belek. Tak mi się wydaje, sprawdzimy. Czy zboża tutaj jest. Usuwanie słomy i siana w tym miejscu. Tutaj skup zboża. Lecimy dalej. Tutaj jakieś buraki, ziemniaki. Kolejne zboże tutaj. I tutaj, z tego co pamiętam, w wersji V2 była też... To nie jest SMS. Była blokada na tej bramie. Teraz możemy sobie normalnie tutaj wjechać. I do budynku, do środka też. Żeby sprzedać po prostu drzewo. I całe tutaj zrębki, także bardzo fajnie to wygląda, że mamy taki kolejną wersję, można powiedzieć, takie DLC do Siny V2, takie DLC, że troszkę delikatnie powiększona mapka. No i dobra, lecimy w tą stronę, bo tutaj jest dość ciekawie, jak gdzie to z góry jedno duże gospodarstwo ma bardzo fajną funkcję. Zanim je dostaniemy, musimy troszkę pieniędzy sobie na tym startowym gospodarstwie zarobić, ponieważ to gospodarstwo jest do kupienia. Jak widzicie, zboże i trzoda chlewna na tym gospodarstwie, możemy sobie świnie hodować i uprawiać zboże, tylko tu jest zboże przez RZ, nie wiem dlaczego. Także chyba jakaś nowa odmiana. Możesz kupić tę farmę za 565 tysięcy euro. Dostępne są już miejsca na maszyny wliczone w cenę. Miejsca na maszyny wliczone w cenę? Coś się tu nie trzyma kupy. Rozumiałbym maszyny wliczone w cenę, ale nie miejsce na maszyny wliczone w cenę. Okej. Dobra, oczywiście można tutaj płacić chyba częściowo nawet wpłacić 1000, 2000, tak mi się wydaje, nie trzeba od razu chyba całej kwoty. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale my sobie tutaj nielegalnie przeskoczymy przez płot. I co mamy na gospodarstwie? Co sobie tutaj obejrzymy? Nawóz, RSM tutaj w środku. Lecimy dalej. Co możemy tutaj zakupić? Tutaj też jakoś tak bardzo, bardzo jasno przez tą kostkę. Nie wiem, czy to nie są jakieś efekty w tych teksturach, żeby tak bardzo jasno było. Nie wiem, wydaje mi się, że naprawdę na tej mapie jest dość jasno w porównaniu do innych. Tutaj nic nie możemy otworzyć. Tutaj, czy w ogóle nie możemy nic pootwierać, jak nie kupiliśmy? Nie, możemy sobie otworzyć. Dobra. Tutaj garaże, jak widzicie. Tutaj maszyn nie znajdziemy oczywiście, bo to jest gospodarstwo, tak jak przeczytaliśmy przed chwilą, do kupienia, także chyba tutaj maszyn żadnych nie będzie. Jakiś obciążnik mamy, to jest ciekawe. Chyba, że się pojawią maszyny, jak kupimy gospodarstwo, bo ten obciążnik to mnie w sumie zastanawia, co on tu robi, skoro nie ma maszyn, czy są maszyny? Nie, są jakieś maszynki. Przyczepy są. Czyli w sumie tam jest troszkę... O, błąd w opisie, bo powinno być, że maszyny wliczone w cenę, a nie miejsca na maszyny wliczone w cenę. Tak dziwnie. No, jak widzicie, są maszyny. Są siewniki, pługi, agregaty i tak dalej, opryskiwacze w garażach. Także coś tutaj można fajnego znaleźć. Paliwo w tym miejscu oczywiście. Tutaj silos na zboże. Kolejne wiaty ze słomą chyba... Chyba nie wiem co, to jest miejsce na słomę do ustawiania sobie, do układania belek, tutaj kurnik, tutaj oczywiście te świnie, obornik, jedzenie, woda, świnie w środku, tutaj mamy nawozy, wszelkiego rodzaju zboża, gnojowica od świń, tu jakiś ciągnik znajdziemy w garażu? O, nie ma, czyli mamy maszynki takie niekompletne troszkę. Czyli tak, za 585 tysięcy, jak dobrze pamiętam, euro możemy kupić gospodarstwo i parę maszyn.
są jakieś przyczepki, ale oczywiście resztę maszyn powinniśmy mieć z gospodarstwa tego poprzedniego, jakbyśmy się tutaj przenosili. Powiem wam, że bardzo fajne rozwiązanie z tym kupnem gospodarstwa. Pierwszy raz coś takiego na polskiej mapce widzę. Oczywiście było to w innych mapach zagranicznych, ale na polskiej mapce pierwszy raz taką funkcję widzę, żeby ktoś zastosował. Także bardzo fajne rozwiązanie. A no przynajmniej będzie na co te pieniądze zbierać. Nie tylko na pola, nie tylko na maszyny, tylko też na gospodarstwo, jakby ktoś chciał sobie zmienić. Wszystkie pola kupywane, co więcej mogę tutaj pokazać. Wszystko, reszta jest w sumie identyczna, jedynie tam chyba o parę pól mapka troszkę większa z tego co mi się wydaje. A całą resztę po prostu widzieliście w poprzednich wersjach Osiny. A także tutaj przebiegniemy na szybko, jeszcze wam chyba to największe pole pokażę, które jest teraz możliwe do kupienia, czyli chyba to. O, tak mi się wydaje, że to jest największe pole za 309 tysięcy, czyli nie jest największe chyba. Tamto pierwsze, co wam pokazałem, było większe. Tu się kończy? Tak, tu się kończy. To może to jest największe. Teraz zobaczymy, czy to o to pole mi chodziło. Tak jest, 72 hektary. No tu jest już co robić, 876 tysięcy euro pole kosztuje, jak widzicie jest mega wielkie. Tu się nie kończy, tylko leci jeszcze tam, zawija takie zakręty, tutaj nawet wchodzi, także naprawdę pole mega, mega ogromne. A tutaj też za tym przejazdem, za tym rowem, czy to jest inne pole? Nie, chyba też jest nasze, tutaj jest przejazd taki też zrobiony, czyli chyba to jest po prostu jedno takie wielkie pole, bo możemy też tutaj po prostu sobie wejść, także naprawdę jest co robić. No co mogę powiedzieć, mapa Osina V2 już też była znana, widzieliście tutaj teren V3 jest większa, kupowane gospodarstwo tamto, które przed chwilą wam pokazałem, także jest sporo nowości. No i na pewno nie jest to mapa na jedną osobę, na singla, bo naprawdę jest mega ogromna, żeby tu grać singla, to naprawdę trzeba mieć cierpliwość, żeby jedno takie pole 82 hektary obrobić. Trzeba mieć cierpliwość i czas. Na singla, no według mnie troszkę średnio, lepiej by było sobie pograć tutaj multi. No i tak, co mogę powiedzieć w skrócie. Kupowane pola, zróżnicowany teren, nie jest to mapa płaska, nie są to prostokątne pola, tylko są różne kształty tych pól, różna wielkość. Kupowane gospodarstwo, także nowość. No i reszta tak jak było. Troszkę powiększony skup tutaj. Cały sklep z maszynami, skup i tak dalej. Nowe pola, większe pola, więcej pól i w sumie to tyle. Oczywiście link do mapki jest w opisie, jakbyście chcieli sobie pobrać. Tyle ode mnie dzisiaj. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.